Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orląt, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. Ten odcinek pokaże Wam lądowanie, niekoniecznie może ono być poprawne z jakimiś tam procedurami i tak dalej, raczej jest to taki mój sposób na wylądowanie, nie patrzcie na to pod względem procedury, jak zwykle zresztą. Podejrzewam, że no profesjonalnie jak ludzie tam latają, tak trzymając się wszelakich procedur i tak dalej, no będą lądować troszeczkę inaczej. Ja wam po prostu pokażę, jak posadzić w ogóle maszynę na pasie. To jest pierwsza rzecz. Udzielę też kilku porad odnośnie lotu jako takiego. Również trzeba to traktować raczej jako moje spostrzeżenia, aniżeli jako oficjalne jakieś porady, czy poradniki, czy procedury, tak? Możemy, myślę, zaczynać. Znajdujemy się w trybie aktywnej pauzy, więc lećmy. Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuciła w oczy, to to, że samolot bardzo mocno zanurkował. Także sobie trzeba go wytrymować. Jak już się podniesiecie z pasa, musicie wytrymować samolot tak, żeby wam nie opadał i nie leciał w górę. W tym celu możecie również użyć sztuczki, czyli tego. To wam automatycznie wytrymuje maszynę, tak żeby nie opadała ani nie wznosiła się sama. Oczywiście jak już to się stanie, jak już się maszyna wytrymuje, to wyłączcie to, żeby później nie ograniczało wam lotu w żaden sposób. Ok, kolejna rzecz. No, Tomcat bardzo, bardzo, bardzo dobrze trzyma energię, więc jak go już rozpędzicie, to może być ciężko wam po prostu go spowolnić, tak? Wytracić tę prędkość. Także na to też trzeba uważać. Hamulec aerodynamiczny działa tylko bodajże poniżej 0,9 Macha, jeżeli dobrze kojarzę teraz, ale no powyżej 0,9 Macha nie spodziewajcie się, że hamulec aerodynamiczny się wysunie. No, po prostu możecie się zdziwić, że nie działa. Jeżeli chodzi jeszcze o porady odnośnie lotu, patrzcie na skrzydła. Skrzydła w tej pozycji, czyli praktycznie rozłożone, bądź możecie sobie patrzeć tutaj, oznaczają, że lecicie z dosyć niską prędkością, około tam 300, bądź nawet mniej. Jeżeli nie macie czasu patrzeć na prędkościomierz analogowy, a może to być dosyć problematyczne, patrząc na to, że czasem jesteście w trakcie walki i patrzycie na przeciwnika, a nie na prędkościomierz, to po prostu przerzucając sobie wzrok z przeciwnika, jak wam na przykład gdzieś tam przelatuje, patrzcie sobie na skrzydła, zwracajcie uwagę na to, z jaką prędkością lecicie. Kolejna rzecz, jeżeli lecicie z dużą prędkością, skrzydła są złożone na maksa praktycznie, unikajcie ostrych manewrów, bo po prostu połamiecie te skrzydła i no, nie skończy się to dobrze, bo zazwyczaj przy tym pilot traci przytomność, tego się nie da w żaden sposób wyprowadzić, no samolot jak straci skrzydła, no to dużo już mu nie pomożecie. Także no trzeba po prostu to wyczuć i uważać, bo łamanie skrzydeł wcale nie jest takie trudne, samolot nie zawiera systemu fly-by-wire, także jest to dosyć ułatwione, jeśli chodzi o takie ostre manewry. No dobra, zbliżamy się już do lotniska, patrzymy sobie na nasz prędkościomierz, wskazuje on około 280, możemy się spokojnie zniżyć, powiedzmy już Jasterowi, żeby ustawił radio na Kutaisi, czy tam Kutasi, nie wiem jak oni to tam mówią. Proszę się nie śmiać, może to jest jakaś ważna nazwa dla Gruzinów, a wy się będziecie śmieli, że hehe Kutasy. Kutaisi znaczy. Dobra, jak prędkość sięgnie 250, możecie spokojnie opuścić klapę i podwozie. Ja to już właśnie w tym momencie robię. No i tam z automatu wytrymujcie sobie samolot. Ustawcie też sobie od razu tryb HADA na landing w tym miejscu, LDG. O, jak widzicie, maszyna traci energię. Trzymajcie prędkość około 200 na podejściu początkowym, przed tak zwanym breakiem, bo tu się powinno wykonać break, czyli zakręt po prostu tam dalej. Starajcie się trzymać prędkość około 200. To powinno wam ułatwić lądowanie. Teraz jeszcze jedna rzecz, zwróćcie uwagę właśnie na HUD w trybie landing. Pierwsza rzecz to jest ta podziałka po lewej. Od plus 1 do minus 1 pokazuje wam, czy się wspinacie na plus 1, czy utrzymujecie wysokość, czy opadacie na minus 1. Podziałka po prawej pokazuje wam aktualną wysokość,
Tylko trzeba sobie razy tam 1000 pomnożyć, tak? Razy 1000 stóp. 1 to będzie 1000 stóp, 0 to będzie 0 stóp. Velocity Indicator, czyli wskaźnik kierunku lotu, oraz e-bracket, czyli aktualny wskaźnik aktualnie najlepszego kąta natarcia do lądowania. Teraz tak, patrzę na tę podziałkę, bo czasem nie każdemu będzie wygodnie patrzeć na wysokościomierz. Musimy sobie zorganizować nasz samolot tak, żebyśmy wylądowali idealnie na początek najlepiej pasa. I jeszcze najlepiej trzymając Velocity Indicator, czyli to kółko z trzema kreskami w i-brakecie, czyli tym wskaźniku od kąta natarcia, czyli od tego jak, tu znowu w dużym skrócie myślowym, bo już kiedyś ktoś mi tam w komentarzu upomniał, że kąt natarcia to nie jest kąt, pod jakim są skierowane skrzydła do ziemi, tylko tam kąt, pod jakim są skierowane skrzydła wobec strug powietrza i tak dalej, i to jest prawda. Natomiast dla ułatwienia powiem wam, że przy lądowaniu kąt natarcia to jest po prostu kąt, pod jakim samolot znajduje się do ziemi. Czyli i bracket wam pokaże najlepszy takowy kąt. No dobra, możemy sobie robić zakręt. Prędkość mamy około 190, taką się na razie, taką czy tam 180, taką na razie postaramy się utrzymać. Tomcat przy małych prędkościach jest bardzo manewrowy. Nie uświadczycie jakichś tam trzęsień przy takich lekkich manewrach. Oczywiście no nie można mu tam za bardzo pociągnąć za ster, bo jednak maszyna nie posiada tego systemu fly-by-wire, więc po prostu jak go przeciągnięcie, to zacznie wam się trząść. A będzie to słychać po prostu. No dobra, teraz wycelujmy naszym Velocity Indicatorem mniej więcej tam na początek pasa. A najlepiej jakby nam się udało go jeszcze utrzymać w tym i brakecie. Jester wam też będzie mówił aktualną wysokość. Okej. No właśnie, to nie jest takie łatwe. Teraz troszeczkę gazu. Jak widzicie, o, teraz Tomcat nam ładnie siądzie na pasie. Bardzo delikatnie. Prędkość była minimalna, to ona wynosiła, nie widziałem dokładnie, ale no, obstawiam, że koło 120-130 węzłów, więc no, umówmy się, była bardzo mała. Więc jak przy takiej prędkości będziecie lądować, to nie ma szans, żebyście uszkodzili podwozie, o ile wylądujecie oczywiście na obu kołach. Dobra, no jeśli chodzi o lądowanie, to było tyle. Także przypominając, zwracajcie uwagę sobie na ten wskaźnik, który wam pokazuje, czy się wznosicie, czy zniżacie. Zwracajcie uwagę na Velocity Indicator, to kółko z trzema kreskami, na wskaźnik wysokości tutaj po prawej. Zwracajcie uwagę na to, co wam mówi Jester, bo on wam będzie mówił, jaka jest aktualna wysokość i tak dalej. Także na to też warto zwrócić sobie uwagę i zwracajcie uwagę na prędkość w miarę możliwości, oczywiście, żeby tylko się utrzymać tam w linii pasa. Jeżeli tam rzucanie okiem na prędkościomierz analogowy będzie wam jakby sprawiało duży problem, no to starajcie się po prostu patrzeć na to, czy samolot już zaczyna przeciągać i tak dalej, czy kąt natarcia jest bardzo duży. Czyli jakby nie widzicie już pasa, bo samolot tak zadarł nos do góry, no i samolot zaczyna się trząść. No to są takie pierwsze oznaki przeciągnięcia, więc na to trzeba uważać, dodajcie wtedy trochę gazu, tak żeby obniżyć troszeczkę dziób. Zobaczcie, gdzie jest ten pas dokładnie, żebyście nie wylądowali na trawie. No i to tyle tak naprawdę. Ja się z wami żegnam, zapraszam do dołączenia do nas na Discordzie. Jest nas tam już, ostatnio liczę po nas chyba 150 osób, także całkiem pokaźna lista, bym powiedział, ludzi. Non-stop jakieś tam dyskusje trwają na różne tematy. Ostatnio nawet tam była dyskusja na temat ASG, także nie tylko o lotnictwie. No i zapraszam do pozostawienia łapki w górę bądź w dół i komentarza, jeśli uważasz to za słuszne. Ja tam chętnie bym się dowiedział, co sądzisz o tych filmach. No i oczywiście, jeżeli uważasz, że te materiały są dla Ciebie przydatne, to zasubskrybuj kanał i zaznacz ten taki fajny dzwoneczek po tym, jak naciśniesz subskrybuj, żeby otrzymywać powiadomienia odnośnie każdego nowego filmu. Do zobaczenia!